Dzień dobry Państwu. Jak Państwo pewnie wiedzą, Galeria Sztuki Współczesnej wydała kalendarz. To jest mój egzemplarz, już troszkę używany. Kalendarz na rok 2021, który zilustrowaliśmy pracami opolskich grafików ze zbiorów Galerii Sztuki Współczesnej. Pomyśleliśmy, że dobrze byłoby przypomnieć te wszystkie osoby, bo są to osoby już w dużej części nieżyjące. Użyliśmy tu 13 reprodukcji. Spośród tych 13 artystów żyje jeszcze tylko 5 osób, 8 osób zmarło. I pomyśleliśmy, że dobrze by było przypomnieć Państwu ich w takim cyklu, który nazywaliśmy bardzo prosto grafity z naszego kalendarza. Miałam nadzieję, że będziemy mogli spotykać się na żywo pod koniec każdego miesiąca, po to, żeby albo opowiedzieć o danym artyście. Albo w niektórych przypadkach spotkać się z artystami, w tych przypadkach, kiedy jest to możliwe. Niestety musimy się spotkać za pomocą filmu, za pomocą internetu. Mam nadzieję, że kolejne spotkania będą mogły być już realizowane na żywo w galerii. Ale póki co, dzisiaj filmowo pierwszy bohater naszego kalendarza a prace zostały ułożone po prostu alfabetycznie, czyli zaczynamy od początku alfabetu. Styczeń ilustruje grafika Bogumiła Buczyńskiego zatytułowana Słoneczny Zaułek, to jest sitodruk z 1976 roku. Najpierw pokażę grafikę, to jest praca, która znajduje się w naszych zbiorach, a potem może krótko o i autorze. Słoneczny Zaułek, ten sitodruk, jest tu opisane, to zresztą autorską. to jest taka intymna, dość niepozorna grafika, która w bardzo ciekawy sposób wykorzystuje walory techniki. To jest grafika w technice sitodruku, czyli inaczej serigrafii. Serigrafia to brzmi chyba w sumie lepiej niż sitodruk. To jest nazwa pochodząca z łacińskiej nazwy jedwabiu, sericum, bo sitodruk polega na tym, że farbę drukarską przeciera się przez sito, przez matrycę, która jest wykonana z, na przykład z jedwabiu albo ze sztucznego tworzywa. W każdym razie ma takie oczka, które częściowo trzeba zasłonić po to, żeby uzyskać obraz, który odbije się... Na papierze, na metalu, na tkaninie sitodruk można stosować na bardzo różnych podłożach. I w zależności od tej siatki i w zależności od tego, w jaki sposób wykona się ten szablon maskujący, uzyskuje się też bardzo różne efekty. Tutaj ten efekt słonecznego załuka buczyński uzyskuje niezwykle malarski. Widzimy tutaj, że... Korzystając z czerni i bieli, e, mamy takie partie, które są właśnie w taki bardzo malarski, e, charakterystyczny dla takiego rozmalowanego spojrzenia y, opracowane. To nie zawsze serigrafia tak wygląda. Niektóre serigrafie są bardzo linearne. E, jeśli przypomną sobie Państwo na przykład portrety Marilyn Monroe wykonywane przez Andiego Warhola, to portrety wykonywane w tej samej technice dokładnie, a jednak, a jednak wyglądają zupełnie inaczej. E, Bogumił Buczyński to jest chyba postać w tej chwili bardzo już zapomniana w Opolu. A szkoda, bo był artystą związanym z naszym miastem przez kilkanaście lat i myślę, że był ważną postacią dla Opola. Dlatego myślę, że to taki dobry moment, żeby te, tego człowieka, tę osobę przypomnieć. Tutaj jeszcze chciałam tylko pokazać w powiększeniu te dopiski, które widzimy przy reprodukowanej grafice autorskie opisy tak jak to zwykle ma miejsce przy grafice. Słoneczny zaułek, określenie techniki sitodruk i cyferki tajemnicze 8 łamane przez 12. To są takie dopiski, które często znajdą Państwo przy grafikach, zwłaszcza tych starszych grafikach warsztatowych, w których autor opisuje liczbę nakładu, te 12 to jest całkowity nakład, a 8 to jest kolejna pozycja, kolejna odbitka, ta właśnie z którą mamy do czynienia. Czyli 8 przez 12 to jest Ósma odbitka z nakładu, który był obliczony na 12 sztuk. Pod spodem sygnatura podpis Bogumił. I trzeba powiedzieć, że Buczyński właściwie wszystkie swoje prace sygnował właśnie tak. Pierwsze bardzo wczesne prace czasami podpisane są bogumił B, ale później to B gdzieś znika. I to określenie bogumił. Zresztą tym samym określeniem. Mówią o nim wszyscy, którzy go znali, nikt nie zdrabniał nigdy jego imienia. Nie spotkałam się, żeby ktoś powiedział o nim jakoś inaczej. Wszyscy mówią o nim bogumił i prawdopodobnie on sam siebie też tak określał. I to charakterystyczne bogumił, które jest na grafice, określa tego właśnie autora. To właśnie Bogumił Buczyński. Artysta, który urodził się w Kaliszu w 1933 roku. Studiował w Krakowie w latach 50. w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ta jego twarz bardzo często pojawia się w jego pracach. Ja tutaj chciałam pokazać kilka takich grafik. To są głównie linoryty, to co pokażę z wcześniejszego okresu jego twórczości, które porównując ze zdjęciem widzimy, że cechują się stosunkowo wysokim, wysokim stopniem realizmu, ale jednak też zawierają w sobie coś, co moglibyśmy nazwać pewnym portretem psychologicznym. To jest reprodukcja z jednego z katalogów wystaw, a tu jeszcze chciałam pokazać dwie reprodukcje ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego. To są linoryty z lat 60., też przedstawiające autoportrety Bogumiła Buczyńskiego, linorytowe. W zbiorach muzeum znajduje się też portret olejny, i znowu można powiedzieć, że to wierne bardzo przedstawienie. W zestawieniu ze zdjęciami widzimy, że osoba portretowana jest dokładnie tą samą osobą, którą widzimy na zdjęciu. Bogumił Buczyński był nie tylko artystą o tym jeszcze za chwilkę powiemy był i nauczycielem, był, był działaczem społecznym, ale pozostawił po sobie też bardzo ciekawą twórczość, bo był Aforystą, tworzył aforyzmy. Jeśli przeszuka się zasoby internetu, to można natrafić na te aforyzmy formułowane przez Buczyńskiego. Tutaj pod koniec będę chciała Państwu jeszcze pokazać je detalicznie. Tutaj taki zbiór myśli. To są myśli bardzo, bardzo różne. Ale wracając do początków, jak powiedziałam, Buczyński. E, uczył się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, e, uczył się od 1953 roku e, i jak napisał sam później, e, wspominał, była nas wtedy trójka, to jest właśnie ta trójka na zdjęciu. Wiesiek dymny, na środku zdjęcia, z którym nasze drogi rozeszły się później, malował złotą książeczkę Piotra Ściegiennego. Krzysztof, mowa o Krzysztofie Buckim to jest ten najszczuplejszy pan, e, nie wiem, czy mam powiedzieć po lewej, czy po prawej stronie, e, ten nad którego głową jest napis Kaju, to jest Krzysztof Bucki. E, Krzysztof Bucki malował pod mostem ekspresyjną kompozycję trzech potężnych postaci męskich w gwałtownych skrótach perspektywicznych leżących pod mostem, a ja, czyli Bogumił Buczyński, ten trzeci pan przedstawiony na zdjęciu, którego widzimy en face z papierosem w ustach, pod wpływem przeżyć z prosektorium, gdzie wykłady z anatomii prowadził dla nas Tadeusz Rogalski, malowałem lekcje anatomii w nawiązaniu do Rembrandta. Po drugim roku Krzysztof przeniósł się do pracowni Wacława Taranczeskiego, gdzie pozostał do końca studiów, a ja z Wieśkiem zostałem jeszcze rok w pracowni Jana Świderskiego. Eee. Dymny nigdy studiów w Akademii nie skończył. Bucki pilnie skończył studia w 1959 roku. Buczyński przedłużył sobie troszkę ten okres studencki, bo pod koniec studiów wyjechał na taką roczną podróż, to było bardzo nietypowe w tym czasie, roczną podróż po Francji i po Włoszech, z której wrócił w roku 1960. I w roku 1960 obronił dyplom z grafiki pod kierunkiem profesora Mieczysława Wejmana. Wejman to była bardzo słynna postać grafiki krakowskiej, jeden z twórców grafiki krakowskiej zaliczany do tych ostatnich tak zwanych profesorów bogów, czyli takich profesorów totalnych, więc możemy się domyślać, że to wykształcenie u Wejmana Buczyńskiemu dało sporo. Buczyński zrobił dyplom w specjalizacji z mediorytu i z litografii. To był rok 60. i natychmiast w tym samym roku 60. okazuje się, że jego koledzy z Akademii Krakowskiej, niektórzy przynajmniej koledzy, w tym Krzysztof Bucki, są już w Opolu. Jest tutaj także Wincenty Maszkowski, który przyjechał wcześniej i który już zaczął uczyć w nowo powstałym w 59. roku liceum plastycznym i... W ten sposób koledzy, dawniejsi koledzy z Akademii Krakowskiej znajdują się na Glewopolu, gdzie Buczyński podejmuje naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Jest rok 1960, Buczyński ma 27 lat, liceum działa dopiero od roku, dopiero buduje się siedziba tej szkoły, i to siedziba tak naprawdę tymczasowa, bo to jest siedziba szkoły muzycznej, w której liceum plastyczne ma. Chwilowo, prowizorycznie zajmować drugie piętro. Ta prowizorka potrwa kilkadziesiąt lat, aż do lat dziewięćdziesiątych. Ale właśnie w tej nowo wybudowanej szkole na opolskiej pasiece Buczyński podejmuje pracę w 60 roku. I co ciekawe, bardzo szybko, bo już w następnym roku szkolnym, w 61, zostaje dyrektorem tej szkoły, a więc jest ja nie wiem, czy w tej chwili zdarzają się takie przypadki, żeby dyrektor nowej szkoły, która ma dopiero dwa lata, zostawał, obejmował tą ważną funkcję w wieku 28 lat. To jest wydaje mi się nieprawdopodobne w tej chwili. Tak się wydarzyło w Opolu. Buczyński został dyrektorem Liceum Plastycznego i był dyrektorem, który w pamięci wielu uczniów, jest umiłowanym dyrektorem właściwie do dnia dzisiejszego. Wielu uczniów bardzo dobrze go wspomina. Pełnił tę funkcję przez 10 lat, do roku 1970. Uczył malarstwa, ale uczył także historii sztuki, bo miał niezwykłą wiedzę z tego zakresu. Zresztą wiele osób mówiło, że. Buczyński był osobą, którą cechowała niezwykła erudycja i to uczniowie bardzo pamiętają. Tutaj jeden z takich, jedna z takich kart wystawy uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, która odbyła się w opolskim BWA, czyli w poprzednicy Galerii Sztuki Współczesnej, gdzie wypisano Imiona i nazwiska nauczycieli pracujących, nauczycieli szkół przedmiotów artystycznych, przedmiotów ogólnokształcących, między innymi jak widać Bogumił Buczyński, zatrudniony od 60. roku. Proszę zobaczyć, że to początki tej szkoły. Na dole jest taki dopisek. Szkołę dotychczas ukończyło 75 uczniów, to jest rok bodajże 67, czyli 8 lat, 8 lat po otwarciu liceum plastycznego w Opolu. Ponieważ Buczyński był dyrektorem szkoły, więc widać go było na różnych oficjalnych wydarzeniach, zachowało się kilka takich bardzo charakterystycznych dla PRL-u zdjęć. Tutaj widzimy dyrektora Buczyńskiego, który idzie jako pierwsza osoba. Przed reprezentacją młodzieży szkolnej z tyłu widać transparent, transparent Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych i dyrektor na przedzie przed Trybuną Honorową przechodzi prowadząc grupę swojej młodzieży. Tutaj jeszcze jedno zdjęcie też z 1 maja. Rzeczywiście 1 maja to był taki moment, kiedy robiono bardzo dużo zdjęć. Tutaj widzimy Buczyńskiego w towarzystwie Jana Borowczaka, opolskiego rzeźbiarza. Ten pan w czapce to Jan Borowczak. Buczyński to oczywiście ten pan z brodą, bo właściwie ja chyba nie widziałam zdjęcia bez brody bo Bogumiła Buczyńskiego. Nie wiem, czy, czy istnieją takie w ogóle zdjęcia. Więc to zdjęcie kolejne z 1 maja, dwóch nauczycieli, Borowczak był należał do tych pierwszych nauczycieli, którzy od, od pierwszego dnia uczyli w liceum Buczyński tutaj jako, jako dyrektor szkoły. Ta praca nauczycielska, dyrektorowanie w szkole to była ważna część pracy buczyńskiego w Opolu w latach 60. Ale o dziwo w tym samym czasie bardzo dużo wystawiał, czyli tworzył, malował, wykonywał grafiki. Tutaj pokazuję Państwu bardzo niewyraźny, ale jednak można coś tam wyczytać. Taki fragment z katalogu wystawy prezentowanej w Biurze Wystaw Artystycznych w 1966 roku, wystawy indywidualnej gdzie zestawiono cały szereg wystaw, w których Bogumił Buczyński uczestniczył. 60 rok, 61, 2, 3 to są głównie wystawy lokalne, głównie zbiorowe, ale też i duża wystawa, tak zwana Wystawa Trzech Panów B w 63. roku. Wystawa Krzysztofa Buckiego, Jana Borowczaka i Bogumiła Buczyńskiego, która objeździła właściwie całą Opolszczyznę. Także to zadziwiające, że będąc dyrektorem szkoły, będąc nauczycielem, miał jeszcze czas na to, na to, żeby tworzyć. Rzeczywiście ta twórczość się zachowała i wiemy o tym, że powstawała w tym czasie. Bardzo ciekawe światło na osobę Buczyńskiego rzuca taki esej właśnie z tej wystawy, z tego katalogu, napisany przez jego przyjaciela Krzysztofa Buckiego, tu już wielokrotnie wspominanego, w którym Bucki stara się scharakteryzować Buczyńskiego. I pisze o nim tak. Buczyński wyrósł ze środowiska robotniczego, uważa się za robotnika w zawodzie artysty. To nam tłumaczy jego zasady etyczne, sposób bycia, regulamin myślenia i porządek dnia. Należy do tych ludzi, którzy rodzą się mądrzy. Życie powoduje, że ich mądrość krzepnie, a codzienność dostarcza im coraz to nowych argumentów dla jej utwierdzenia. E, I dalej Bucki pisze o mm, tej działalności pedagogicznej Buczyńskiego. Pisze tak: Buczyński nie uważa za stosowne poświęcić się bez reszty malowaniu obrazów. Żyje w społeczeństwie i dla społeczeństwa jako nauczyciel i jako wychowawca. Oddaje się tej pracy z entuzjazmem i z ochoczym poświęceniem. Ogromna część kapitału swej wiedzy i uczuć lokuje w kapitale żywym, w młodzieży. Z natury asceta bierze od życia mało, a daje w zamian dużo. E, z tych słów Bułuskiego wyłania się, um, myślę, bardzo interesujący portret artysty, ale człowieka też. Człowieka e, dość skomplikowanego, człowieka. Myślącego bardzo, człowieka krytycznego wobec rzeczywistości, osoby, która obserwuje świat. Ja tutaj chciałam pokazać taką ciekawostkę, bo pod koniec pokażemy Państwu część naszych zbiorów, zbiorów Galerii Sztuki Współczesnej, ale tutaj jeszcze raz wracam do zbiorów Muzeum Śląska-Opolskiego. I jako jeden z przykładów malarstwa Bogumiła Buczyńskiego chciałam pokazać obraz zatytułowany Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki z 64 roku, który przedstawia, myślę, że wszyscy rozpoznają tę postać, Ewa Demarczyk, gwiazda pierwszych opolskich festiwali. Proszę zobaczyć to niezwykły obraz, jak mi się wydaje, bo, bo rzadko się zdarza, żeby powstawały takie obrazy w XX wieku, w drugiej połowie XX wieku, które na gorąco notują te wydarzenia, którymi żyła publiczność opolska. Bogumił Buczyński, nie wiem jak on to robił, ale te pola jego aktywności były rzeczywiście bardzo, bardzo liczne, bo z kolei w opracowaniach, które dotyczą ekslibrisów i działalności dla biblioteki w Opolu znajdujemy... Takie zestawienie to jest karta z czasopisma zatytułowanego Pomagamy sobie w pracy, które wydawała Biblioteka w Opolu, w której publikowano materiały dotyczące. Działalności biblioteki i w jednym z numerów opisano ekslibrisy, które dla Biblioteki wojewódzkiej i miejskiej opracowywali opolscy plastycy. Tych ekslibrisów jest tutaj chyba 11 i proszę zobaczyć, ja na zieloną rameczką zaznaczyłam pięć z nich wykonał bogumił Buczyński. Także oprócz tej pracy ściśle artystycznej, oprócz pracy nauczycielskiej i jeszcze takie zupełnie inne formy. Formy działalności. Buczyński był dyrektorem liceum do 1970 roku, przez 9 lat. Później jeszcze przez 3 lata uczył w tej szkole. Natomiast w 1973 roku zaczyna się zupełnie nowy rozdział w jego życiu. Powstaje w Cieszynie. Filia Uniwersytetu Śląskiego, która ma kształcić nauczycieli plastyki. Instytut Kształcenia Plastycznego, który później ewoluuje pod różnymi nazwami, działa do dzisiaj jako, jako Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego. Ale właśnie w tym momencie Muczyński zdecyduje się opuścić Opole i wyjechać do Cieszyna, to jest właśnie budynek tej filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, i tam podjąć pracę. To jest praca, w której Buczyński może kontynuować swoje zainteresowania nauczaniem artystycznym, bo rzeczywiście nauczanie artystyczne wydaje się, że było jedną z ważniejszych domen, czy jednym z ważniejszych jego zainteresowań. Z tym, że o ile tutaj był dyrektorem i nauczycielem w Liceum Plastycznym, nowej szkole zresztą, która powstała, bardzo, bardzo niedawno przed jego przyjściem. O tyle tutaj znowu nowa szkoła, ale o stopień wyższa, szkoła przygotowująca nauczycieli, filia Uniwersytetu Śląskiego. I tutaj Buczyński pracuje, ucząc przyszłych nauczycieli, pracując z nimi nad tym, w jaki sposób powinni wychowywać do. Kultury, wychowywać do sztuki, wychowywać do oglądania tej artystycznej strony świata młodzież, czyli wykorzystuje swoje doświadczenia nauczyciela po to, żeby uczyć nauczycieli sztuki. To jest jakby kolejny już wyższy poziom. Tu w Cieszynie Buczyński spędza ostatnich kilkanaście lat swojego życia. Do końca życia pracuje na Uniwersytecie. Umiera w roku 1988 w Cieszynie, w Cieszynie znajduje się jego grób na cmentarzu centralnym, tam zostaje pochowany i właściwie od 1988 roku minęło już tak dużo czasu, a od lat 70. jeszcze więcej, że wydaje się, że Bogumił Buczyński jest osobą, o której w Opolu bardzo niewiele osób pamięta. Umarł zresztą w wieku no stosunkowo młody, miał 55 lat, kiedy zmarł. Chociaż trzeba powiedzieć, że i tak z tej trójki, o której mówiłam na początku, z tej trójki przyjaciół z krakowskiej akademii, on żył najdłużej, bo Wiesław dymny zmarł jako 42-letni człowiek, Krzysztof Bócki zmarł w wieku 47 lat, a Bogumił Buczyński przeżył lat 55. Tak jak powiedziałam, jego prace można znaleźć w różnych miejscach, także w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, także w zbiorach prywatnych. One są w różnych domach, także w domach zaprzyjaźnionych niegdyś z Bogumiłem Buczyńskim. Tutaj chciałam kilka mm, pokazać takich prac na koniec, bardzo różnych, bo to malarstwo Buczyńskiego pokazywałam grafikę, natomiast on parał się malarstwem i to malarstwo ewoluowało. W tych mm, pierwszych latach było to malarstwo figuralne, bardzo często nawiązywało do dawnych epok, do malarstwa renesansowego, e, ale oczywiście Miało taki swój rys współczesny, troszkę jak ten obrazek z tą Ewą Demarczy, gdzie te postacie są może trochę renesansowe, ale zupełnie współczesne. Tutaj też Echo Renesansu, które jest jednak jakimś echem uwspółcześnionym. Obraz z pracowni, który pokazuje wnętrze Buczyński, bardzo chętnie portretował też osoby ze swojego otoczenia, ale też i chętnie pokazywał. Aktywności fizyczne sportowców, żużlowców, tyczkarzy, tutaj mamy alpinistów na tym obrazie. Pod koniec życia to malarstwo się zmieniło trochę. Ono stało się takie bardziej melancholijne, nastrojowe, metaforyczne. Tutaj są pejzaże: takie niewielkie nokturne, to są maleńkie obrazki niecałe 30 na 30, więc oglądając reprodukcję, trzeba też pamiętać o tych rozmiarach, że to są takie. Malenkie pejzaże, które są takimi metafizycznymi pejzażami. Często w tych ostatnich obrazach Buczyńskiego pojawiają się jakieś dalekie echa motywów religijnych, postaci biblijnych. Więc, to już taki nastrój, który tworzy dojrzały artysta, być może artysta przeczuwający nadchodzącą śmierć. Tak wyglądają te obrazy ostatnie. E, powiedziałam, że Buczyński e, tworzył aforyzmy, e, i tutaj rzeczywiście chciałabym na koniec e, kilka z nich pokazać. E, to są aforyzmy dotyczące bardzo różnych dziedzin, nie tylko sztuki. E, tutaj wybrałam kilka takich, które są o sztuce. E, to chyba nawet będą te dwa pierwsze. Ale Buczyński, e, to chyba prawda, co napisał o nim Bucki, że urodził się jako człowiek mądry. Więc tak naprawdę przekazuje nam pewne prawdy o życiu, pewne prawdy z obserwacji, które odnoszą się do obcowania z innymi ludźmi, do miłości, do problemów życia codziennego, do, do bardzo różnych sfer, które, z którymi każdy z nas się boryka. Niektóre są takie, takimi myślami, które są obserwacjami bardzo. Bardzo jakichś wąskich fragmentów, proszę zobaczyć, wierności i przebaczenia, ucz się od psa, powiedział Bogumił Buczyński. Nie wiem, czy miał psa, nie wiem, nie wiem, czy na pewno z tego wynika, że psy obserwował, ale, ale to są te takie krótkie zapisy, które przybierają formę słowa, czyli nie tylko rysunek, nie tylko malarstwo, nie tylko grafika, ale także słowo. To była ta ważna strona w twórczości Bogumiła Buczyńskiego. Na koniec jeszcze jeden aforyzm, który wiąże się z naszą obecną porą roku i z tym w jakiej się znajdujemy. Dlaczego wydaje nam się, że zima trwa dużo dłużej niż wszystkie inne pory roku? Ja mam nadzieję, że ta zima, jeśli ma trwać dłużej, to będzie taką zimą, która nas będzie cieszyć, natomiast taka zima, której byśmy nie chcieli, nie będzie trwać tak długo. Nie wiem, czy z następnym bohaterem, lutowym bohaterem kalendarza, spotkamy się z Państwem dalej za pośrednictwem kamery i internetu, czy może już na żywo. Nie wiemy tego. Zima będzie trwała jeszcze w lutym. Następnym bohaterem będzie luty: Zdzisław Chudy też nieżyjący już grafik, też związany z liceum sztuk plastycznych w Opolu. Przypomnę, że dzisiejszym bohaterem był Bogumił Buczyński. Mam nadzieję, że będziemy spotykać się przez cały rok na żywo, a tylko ten jeden odcinek będą mogli Państwo zobaczyć za pośrednictwem naszego Facebooka i naszej strony internetowej. Dziękuję bardzo.